Pstryk. 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 Nawet nie za bardzo wiem, które wybieram, szczerze mówiąc. Tak na, klikam na te wieże, na chybił trafił. Bardziej niż... jakoś tak specjalnie wybieram. Bum. Wycofać się! To się nazywa wycofanie według tych elfów. Budować po drodze. Budować, budować, budować. Ja tu jestem! No ty... To było niepotrzebne. Ale tak poczułam potrzebę przeklinięcia sobie. W sobie. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Nie byłam na tym w kinie, ale bardzo chciałabym to zobaczyć. No sorry. Ten film. Moja mama coś robi w kuchni. Gin! Zostaw mojego elfa! On jest słodki. Okej, budujemy dalej. Buduj, pstryk. Buduj, pstryk. Buduj, pstryk. Buduj, pstryk. Buduj, pstryk. Zajebiście się buduje w ten sposób, naprawdę. Odkryłam nową coś tam z tej gry. Nową twarz tej gry odkryłam. Skup ich na sobie! Bum! Kurwa! Nie umieraj! Ktoś ci każe? Nie wiem, to jest jakieś zapisane w hierarchii tych elfów? Umrzyj! Zbuduj wieżę, umrzyj! Nawet bez sadzenia drzewa. Okej, tutaj zostało jeszcze trzy osobniki kat hitów. Norscy wojownicy! Ale wracając, zaczęłam o opowiadaniu o tym, że oglądam filmy ostatnio. Kiedy ja to mówiłam? Z pół godziny temu? Najprawdopodobniej. Więc tak czy siak, wróciłam do oglądania filmów. Teraz pożyczam sobie jakiś czas jakieś tam filmy. Odświeżam swoją biblioteczkę. Znaczy, aby ją odświeżyć, to musiałabym kupować filmy, ale... sobie jakby wytwarzam nową pamięć, bo oglądam filmy, których wcześniej oglądałam. Na przykład ostatnio oglądałam Dziewczynę z tatuażem. Na DVD wyszedł już film, oglądałam go i powiem wam, ciekawy, ciekawy, schizowy bardzo, strasznie. Po prostu wow. Ale szczerze mówiąc, naprawdę bardzo przyjemnie się go ogląda. To znaczy, fajna jest zagadka, fajne jest rozwiązanie tej zagadki, fajnie to wszystko się okazuje, co czym jest. To mi się naprawdę bardzo spodobało w tym filmie. For honor. Pstryk, tyk. Pstryk, tyk. A tutaj sobie z tym sama już poradzę. Taka jestem silna. Boże, ostatnio widziałam reklamę odkurzacza. Facet w ogóle taki umięśniony, taki badass, napakowany sterydami, odkurza dom. Wyłącza odkurzacz i się takie chucherko z niego robi. Jezus Maria, jaka pierdolona reklama. Ostatnia taka dziwna reklama, to znaczy to rośnie jak pan płaci, ale to jest dziwna reklama, to nie jest popierdolona reklama. Pierdolona reklama jest wtedy, kiedy nie ma żadnego sensu, a tam był wstawiony świniak, że on tam niby rośnie. To miał jakoś przenośnie. A tutaj proszę cię, jakaś potęga w twoim domu. Boże, Jezus Maria, co to miało w ogóle być? Dziwacznie jak diabli. Let us keep them waiting. Bum, bum, burum, bum, 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 burum, bum, bum, burum, bum,
prawa autorskie. I tak zginiesz. Zabij go. Ulecz się. Idź tutaj, gotowa na więcej walki. Te wybuchy, te pościgi. Tak czy inaczej. Oglądam, no, dziewczyna z tatuażem, bardzo fajny film, bardzo fajnie się go oglądało. Mam nadzieję, że będzie więcej części z tego filmu, ponieważ ja wiem, że to nie był tylko... to znaczy, film był oparty na trylogii. Na książce trylogii, książkowej trylogii. Millennium bodajże, czy coś takiego. Wyszła szwedzka wersja. Wszystkie trzy tomy zostały nakręcone w wersji szwedzkiej przez szwedzkie kino. Bodajże. Nie orientuję się zbytnio, więc jeśli mówię źle, to mnie poprawcie. Sęk w tym, że... oglądałam tylko tą amerykańską wersję, ponieważ jestem typowym... nie wiem jak się ta postać nazywa, ale wolę filmy amerykańskie. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie dlatego, że Amerykanie, że ogólnie Hollywood ma ogromne zaplecze finansowe, dzięki czemu może sobie pozwolić na takie produkcje, które kosztują kilka miliardów, jak na przykład Avatar, gdzie trzeba było wydać w chuj kasy, żeby osiągnąć taki efekt, jaki był w kinie. Powiem wam szczerze, że żaden inny kraj nie ma aż takiego wielkiego zaplecza finansowego, żeby sobie na coś takiego pozwolić. Przykładowo w Polsce nie byłyby robione tylko filmy typowo psychologiczne, gdybyśmy po prostu mieli więcej kasy, którą moglibyśmy wydać na jakieś, nie wiem, efekty specjalne albo... albo na coś takiego, bo tej kasy po prostu nie mamy. A jako, że kasy nie mamy, to nie możemy sobie pozwolić na jej wydawanie. Prosta kalkulacja. Prosta kalkulacja to jest. A dlaczego nie mamy dużo kasy? Bo ludzie nie chodzą do kina na polskie filmy. A dlaczego nie chodzą do kina na polskie filmy? Ponieważ polskie filmy mają za małe zaplecze finansowe i nie wyglądają tak fajnie jak amerykańskie filmy. Takie błędne koło jest, powstaje w ten sposób. Co jest z moim zdaniem? Tu jest Zirkach. Buduj. Dlatego Zirkacha będzie nam trochę potrzebne. Jeszcze tutaj zbudujemy. Okej, Zirkach. Rzucaj się na nas. Wycofać się. Okej, z tymi wieżami nawet nie poszłam źle z tym Zirkaniem. Zirkchem, czy jak mu tam. Mamy hełm. Ten, który mamy na łebie. Jest tu jakaś skrzynia, jakieś coś, jakieś prezenty. Nie ma prezentów. Jestem taka smutna, bo nie ma prezentów. Dobra, ale teraz idziemy na tych. O, w chuj. Dobra. No dobra, to będzie ciekawe. Ciekawe, jak my to mamy zrobić po prostu. Tak czy inaczej, na razie przenieśmy naszych ludzi tu. Zapisz grę. Tutaj, tak? Zapisz. I spróbujemy to jakoś... Nie wiem, może ten drzewiec nam w końcu pomoże, czy coś. Fajnie by było. Krwawy jesion. Tak czy inaczej, ja sobie chyba będę musiała herbatki teraz pójść zrobić, bo mi się kompletnie skończyła. Teraz właśnie, w tym momencie. Ty budynek niszcz, a nie się kurde skupiasz.
schadzić się beznadziejnie. Nie wiem, mogę do niego podejść. Zabij go. Przede wszystkim. Krwawy jesion. Fajnie by było, gdyś nam pomógł, wiesz? Naprawdę, bardzo fajnie by było. Gdzie ty, kurwa, jesteś? Tu. Jeszcze trochę. Ty, słyszysz mnie? Fajnie by było, gdyś nam pomógł. Ruszył się stąd. To by dobrze zrobiło. Ruch, dobry ruch nigdy nie jest zły. Dobra. Ja się nią tutaj przejdę, spróbuję do niego zagadać. W międzyczasie zrobię sobie herbaty. Zaraz wracam. Okej, wracam. Byłam u tego drzewca. Nic u niego nie można zrobić kompletnie. Tutaj. Nic z nim nie można kompletnie zrobić, na serio. To jest bardzo niefajne. Ale tak czy inaczej, przy okazji zostałam jeszcze wykorzystana, ponieważ moja mama wysłała mnie po papierosy dla siebie. Ja nie palę, od razu, że nie było. Kiedyś próbowałam, smakowałam papierosów, ale to nie dla mnie, zdecydowanie. Teraz mieszam herbatę w szklance, więc słychać dzwonienie w którym kościele, to nie wiem. W ogóle jestem okropna. Przechodzę grę na cheatach. Jestem takim złym człowiekiem. Tak się czuję ze sobą podle, że to jest po prostu masakra. Ja nie wiem, jak ja to spojrzę, jak ja spojrzę ludziom, bo po prostu... Okej, idźcie tu, wy moje skretki. On my way. Yes. My master. Ostatnio odkryłam, ponieważ u Ragnaroka oglądałam Warhammera, Warhammer Total War, i zauważyłam, że budynki elfów wyglądają podobnie do budynki zwykłych elfów tutaj, w tej grze. Co mi się rzuciło po prostu w oczy, ponieważ obecnie gram w tę grę i bardzo mi się to spodobało, że jest po prostu takie zapożyczenie, że nie tylko ja znam Spearforce, ale także inne osoby. Herbatka z maliną i cukrem. Naprawdę, moja trzustka mnie zabije, nie wiem, 40 lat po prostu. Nadprodukcja cukru. Dun, 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 dun. Herbata z maliną 2, zemsta trzustki. Powrót mistrzowskiej herbaty z maliną. W ogóle, jak mam to krzesło, które mi skrzypi, mam przy okazji opowiem historyjkę co do tego krzesła, ponieważ jest ona, myślę, dość zabawna. I... ponieważ zaczęło się od tego, że no, przydało nam się krzesło do siedzenia przy komputerze, nie? Ale krzesło, przy którym aktualnie siedzę, miało tę wadę. Że po prostu oparcie opadało. Było strasznie nisko. Co nie było w żaden sposób przyjemne. Oj. Idź z tej strony. Tutaj. Ty, chodź tu. Ej, co jest? No właśnie, przez chwilę mi się myszka zjebała. Aaa, było blisko. Mhm. I tutaj poślemy naszą Helenę. Helena, wielka Helena zła. Tak, zbudowaliśmy. Wycofam cię? Jest! Zdążyłam cię wycofać! Jestem taka szczęśliwa z tego powodu. Dobra, idź już tutaj. I niż pierwszą wieżę. To nam chwilę zajmie, ponieważ ty wiesz, tutaj jest 3, 6,